Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gość dnia nietypowy, bo w Galerii Sztuki Współczesnej. A gościem dnia jest oczywiście pani dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej i wystawa WordPress Photo, która wreszcie przyjechała. To już jest fakt i już nic tego nie zmieni. Ile skrzyń przyjechało? Jak teraz wyglądają przygotowania? Przyjechały 4 skrzynie. Rzeczywiście nareszcie przyjechały, bo kiedy rozmawiałyśmy kilka dni temu, prosiliśmy wszystkich Państwa, żeby trzymać kciuki, żeby się nic nie zmieniło i nie zmieniło się. To jest ten moment, kiedy możemy być już pewni, że wystawę Opolanom pokażemy. Mamy 4 skrzynie. Jak widać, panowie już pracują nad wypakowywaniem tych skrzyń. To jest wystawa, która przyjeżdża z całym stelażem, z całym oprzyrządowaniem, a więc w większych skrzyniach są stelaże, na które będziemy montować. No właśnie, bo to nie jest takie proste, tak? Bo ja tutaj mam takie tutaj tajne plany. Rozrysowane, nie tak? Mogę ich tak dokładnie zdradzać, ale to też nie jest tak, że możecie sobie Państwo wieszać te zdjęcia, te prace tak, jak Wam się podoba. Tak, ta wystawa ma pewien logiczny układ. Do każdego zdjęcia są opisy, są różne sekcje fotografii, bo jak wiemy, te nagrody wystawy WordPress Photo są przyznawane w różnych kategoriach, więc po to, żeby można było jakoś logicznie to obejrzeć, żeby zwiedzający miał komfort oglądania, po to tworzymy właśnie takie plany, jak to będzie poukładane. Wystawa będzie rozmieszczona w tej dolnej sali i w dwóch większych salach na górze, także przechodząc przez wszystkie te sale będzie można się zapoznać ze wszystkimi najważniejszymi zdjęciami wystawy WordPress Photo 2020. No to dobrze, to teraz konkretnie. Dzisiaj rozpoczyna się rozpakowywanie wszystkich prac. Kiedy... Przepraszam, tam zdjęcie roku właśnie. Zdjęcie roku. O, jest do góry nogami na razie. Ale to nic. Kto będzie chciał zobaczyć zdjęcie roku, musi się tutaj do Państwa wybrać. Pytanie tylko kiedy? Kiedy właśnie można już przyjść i nie wirtualnie, tylko namacalnie odwiedzić galerię i zobaczyć wystawę. Wirtualny będzie wernisaż w piątek o godzinie 18 na Facebooku. Zapraszamy do oglądania wirtualnego, a od soboty jesteśmy realni przez całe 30 dni. Od 20 lutego od soboty do 21 marca do niedzieli codziennie. Poniedziałki, niedziele, wszystkie dni, jakie można sobie tylko wymyślić, od godziny 12 aż do godziny 22. Także wszyscy, którzy do tej pory wymawiali się, że nie mogą chodzić zwiedzać, bo pracują na przykład do 18, będą mieli szansę, żeby po pracy odpocząć, zjeść i przyjść jeszcze przed 22. No i wyjść wreszcie z domu, bo jednak po tak długim lockdownie chyba wszyscy jesteśmy... Rzeczywiście, ja myślę, że to jest jedna z pierwszych okazji do wyjścia z domu. Oczywiście restrykcje są cały czas. Wszyscy jesteśmy w maseczkach, wszyscy musimy się dezynfekować. Mamy też ograniczenia co do liczby zwiedzających. No właśnie, ile osób może być? 25 osób naraz może być w galerii i będziemy tego bardzo rygorystycznie przestrzegać. Także od razu przepraszamy Państwa, jeśli trzeba będzie czekać chwilę na wejście do galerii, bo mogą się zdarzyć takie sytuacje, ponieważ w galerii może być naraz tylko 25 osób i dopiero kiedy ktoś wyjdzie, będzie mogła wchodzić następna osoba. Przypomnijmy jeszcze, że wystawa WordPress Photo tutaj w Galerii Sztuki Współczesnej to jest jedyne miejsce w Opolu, gdzie można ją zobaczyć w Polsce. Skąd, dlaczego taka sytuacja, że właściwie tylko my mamy to szczęście? W tym roku jest jeszcze ciekawiej, bo nie dość, że to jest jedyna edycja tej wystawy w Polsce, ale też i w Europie jest bardzo niewiele miejsc, gdzie można zobaczyć tę wystawę. To oczywiście z powodu pandemii, bo pandemia bardzo mocno ograniczyła pokazywanie tej wystawy. No właśnie, ona przyjechała z Amsterdamu, a po Polsce gdzie jedzie, wie pani? Wraca z powrotem i później będzie dystrybuowana w inne miejsca. Natomiast rzeczywiście już od kilku lat Opole jest jedynym miastem w całej Polsce i dlatego też mamy przyjeżdżających z innych ościennych miast, bo przecież jest niedaleko do Katowic, jest niedaleko do Wrocławia, do Bielska, do Częstochowy, którzy przyjeżdżają tutaj do nas specjalnie zobaczyć tę wystawę. Mam nadzieję, że tak będzie też w tym roku. Także wszystkich, którzy kochają sztukę i fotografię, zapraszamy już od soboty tutaj do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu na wystawę WordPress Photo, długo wyczekiwaną i bardzo, bardzo ciekawą. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję i serdecznie zapraszam w sobotę o godzinie 12:00. Można przychodzić.